Czołem, kapitanowie. Szparagus z tej strony. Cześć kapitanowie, Szparagus z tej strony. Witam was w kolejnym filmie. To jest oczywiście World of Warships. Sponsorem dzisiejszej bitwy jest Talerus 21. Dziękuję za podesłanie powtóreczki. Henryk IV, dziesiąteczka francuska, moi drodzy, przed nami. No właśnie, i zobaczymy sobie, bo ten okręt dostał, że się tak wyrażę, narzędzie, które było przydatne. Zwłaszcza jeżeli robi się gorąco i jesteśmy gdzieś tam w zwarciu i chcemy koniecznie jak najszybciej kogoś upodlić, kogoś zatopić. Dostał to szybkie przeładowanie dział głównych, czyli to się nazywa z angielskiego Main Gun Reload Booster. I ten Main Gun Reload Booster powoduje, że zaczynamy strzelać naprawdę szybko. To przeładowanie, czas tego przeładowania skraca się o połowę, moi drodzy. Czyli w zasadzie z takiego Henryka tak naprawdę możecie strzelać przez pewien okres czasu z częstotliwością, można powiedzieć, demoina. No i tak to mniej więcej wygląda. Talerus zapewnił mnie, że powinniśmy dostać tutaj próbkę tych powiedzmy możliwości wykorzystania tego materiału konsumpcyjnego. No i zobaczymy, jak to będzie w tej bitwie wyglądało. Także jestem ciekaw, jaki plan na bitwę tutaj Talerus sobie założył. Mamy spota, no niestety Henryk jest okrętem, który nie ma, co by tu mówić, najlepszego kamuflażu, ale za to ma, moi drodzy, wygar, bo ma działa 240 mm. I te działa mają również bardzo dobry zasięg i całkiem niezłą prędkość wylotową pocisku. Prędkość wylotowa obu pocisków AP i HE wynosi 845 metrów na sekundę. I wierzcie mi, naprawdę z tego można nawet postrzelać do pancerników. Będą na mniejszych dystansach będą wchodziły cytadele. Także tak to mniej więcej, moi drodzy, wygląda. Jeżeli chodzi o czas przeładowania, no to bazowo wynosi on 12,3 sekundy. Oczywiście to można sobie skrócić tam z trzeciego bodajże tego za 3 miliony ulepszenia, jeżeli nie chcecie na przykład zasięgu dział sobie tutaj robić, no to możecie oczywiście takie coś wykorzystać. Teraz wpadła nam tutaj ładnie pierwsza dzisiaj cytadela. No i już widzicie z haeków, tutaj haeki również naprawdę fantastycznie podpalają, moi drodzy. To jest rzecz, która również w tym okręcie cieszy. No i zobaczymy, czy tutaj gdzieś będzie na bliskim dystansie tego szybkiego przeładowania używał Talerus, czy tak losowo, randomowo strzelając do różnych okrętów. Jeżeli chodzi o podpalanie, to tutaj jest szansa taka bazowa na poziomie 22%, więc to wygląda również bardzo atrakcyjnie. Można oczywiście sobie to wzmocnić choćby dwoma flagami i się zrobi 24%. Można mieć za 3 punkty jeszcze plus 2% do podpałki, się zrobi 26%. A jak widzicie, ten okręt strzela z tym. No tutaj mamy co mniej więcej 10 sekund, bo tam skracamy o kilka procent ten bazowy czas przeładowania, tak jak mówiłem, ulepszeniem za 3 miliony srebra. I tak to wygląda. W zasadzie zasięgu tutaj brać nie trzeba, bo ten okręt strzela na dystans 19 km, to jest jego maksymalny zasięg dział, więc wygląda to naprawdę dobrze. Cytadela waży 6200 obrażeń, więc również bywa bolesna. Co tu jeszcze ciekawego mogę na temat tego okrętu powiedzieć? No to jest krążownik, więc pod dodatkową nie ma sensu go artylerię robić. Ma jeszcze torpedy, moi drodzy, 550 mm. One zadają 14800 obrażeń, one mają 60 węzłów prędkości i zasięg 9 km, więc tak naprawdę to jest narzędzie, które bywa przydatne. Gdyby zgonił na przykład jakiś pancernik, byście od niego uciekali, to śmiało można tutaj się oddalać. Te wyrzutnie torped są zainstalowane
dwie na tym okręcie, każda z nich ma trzy torpedy, więc można z jednej burty i z drugiej burty strzelić trzema torpedami. Myślę, że gdzieś tam w jakiejś bliskiej konfrontacji z pancernikiem jak najbardziej będzie to przydatne. 60 węzłów to nie jest jakaś wielka szybkość dla torped, ale nie jest to też jakaś prędkość mała, więc spokojnie można tymi torpedami przeciwników pognębić. Jeżeli chodzi o obronę przeciwlotniczą, to tutaj są takie działka 57 mm. One są dosyć fajne, bo mają 4,5 km zasięgu i to jest potencjalnie ten średni zasięg, no ale 4,5, no to jak sobie byście zrobili okręt pod pelotkę, to się robi naprawdę fajny ten zasięg, średni w cudzysłowie. I one zadają na sekundę 204 obrażenia. Natomiast te działa zasięgu większego mają 5,2 km tego zasięgu i one zadają 94 obrażenia na sekundę, więc razem można powiedzieć, podsumowując to, mamy 298 obrażeń na sekundę, co jest całkiem, uważam, niezłym wynikiem. Mamy w tej chwili tutaj na Clevelanda, a ja przegapiłem, mówiąc wam o tych dobrych cechach tego okrętu, ja przegapiłem użycie tego szybszego przeładowania dział, ale mam nadzieję, że jeszcze będziecie mieli okazję to tutaj zobaczyć. Jestem ciekaw, bo ja akurat Henryka nie mam, ale czy Talerus próbował gdzieś tam na takich dystansach 10-12 km strzelać po pasach burtowych pancerników? Czy z tych 240 jest szansa, aby na takim dystansie powyżej 10 km wchodziły cytadele? Bardzo mnie to zastanawia. Tu nawet nie trzeba zmieniać z obeków na przeciwpancerne, bo ten Cleveland jest na ogryzku. Mamy drugiego fraga, 90 tysięcy obrażeń zadanych na tą chwilę, moi drodzy. Więc wygląda to całkiem dobrze. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało dalej. Dopiero minęło niecałe 8 minut bitwy. Jest Conqueror, czyli też okręt taki, niektórzy mówią rak tej gry, albo Canceror z angielskiego. To jest też okręt, który świetnie podpala i który naprawdę potrafi krwi graczom napsuć. Jedną z wyrzutni torped, widzę, mamy uszkodzoną i to w zasadzie mamy ją zniszczoną i już do końca bitwy nie będzie można z tej wyrzutni strzelać. No jestem ciekaw, jakby w tego Conquerora tak z pepeków tutaj postrzelać i jaki to byłby z tego, moi drodzy, urobek. Ale salwy z obeków, przyznacie, że wchodzą całkiem sympatyczne. Wszystkie, które były do tej pory wystrzelone, losuję za ponad 5000. Zdaję sobie sprawę z tego, że Conqueror to jest okręt dość miękki w porównaniu do innych pancerników. No on obrażenia przyjmuje na przykład z Zao również bardzo, bardzo duże. Zwróćcie uwagę, Talerus próbuje strzelać w tej chwili już tak jakby za kominy, nie stricte wśród okręcie. Tamta poprzednia salwa tak lądowała, aby wywołać pożar w drugim miejscu. Pamiętajcie o tym, że jeżeli strzelacie do pancernika i podpaliliście go, że się tak wyrażę, na wysokości, powiedzmy, nie wiem, pierwszego komina albo za pierwszymi działami, to starajcie się strzelać za komin. Również niezłe losowanie z tych pepeków. Wtedy za komin i spowodujecie pożar w innym miejscu. Tak samo jak możecie próbować podpalić okręt na rufie lub na dziobie i wtedy możecie zadać nawet trzy pożary, a w niektórych wypadkach nawet cztery, jeżeli kapitan nie ma tego perku, który ogranicza możliwość podpalenia. Także jest to rzecz, na którą należy zwrócić uwagę, ponieważ gracze często po pożarze lub po zalaniu użyją sobie erki i zgaszą, naprawią zalanie lub zgaszą pożar i wtedy warto jest podpalić ten okręt przynajmniej dwoma pożarami, bo on wówczas bardzo szybko wyzbywa się swojej puli punktów wytrzymałości. Cyklon do nas przyszedł, będziemy mieli ograniczone pole widzenia, ale myślę, że cyklon spowoduje, że będziemy mogli pograć w zwarciu. Być może uda się, moi drodzy, pograć w zwarciu z innym krążownikiem, a walka w zwarciu z innym krążownikiem może oznaczać,
możliwość użycia tego szybkiego przeładowania dział i zobaczymy, jak wtedy, jak biedny, zobaczcie, jak biedny będzie ten e-booki. Niestety tutaj była nietrafiona ta salwa, ale jest druga i za chwilę będzie trzecia, moi drodzy. Już mamy pierwszą cytadelę. E-booki odkręca. Czy jeszcze zdołamy tutaj szybko przeładować? Tak, jeszcze przeładowujemy szybko. Za chwilę dopiero wrócimy do normalnego trybu przeładowywania. Teraz już wróciliśmy do normalnego trybu przeładowywania. Zobaczcie, e-booki nawet z obeków dostaje bardzo duże tutaj obrażenia. Ponad 6000 przed chwilą tutaj nam wypadło. No i teraz rzecz, o której trzeba pamiętać, konfrontując się z japońskimi krążownikami. One mają zrzut torped taki od 90 stopni, tak jakby aż do tyłu, więc jeżeli ścigacie taki krążownik, to pamiętajcie o tym, że mogą zostać użyte przez niego torpedy. Teraz spadły dwie cytadele, ponad 11 tysięcy obrażeń i mamy po e-bookim. No, ja bym tutaj tak ostrożny był, bo to e-booki odwróciło, pokazało burtę z drugiej strony. Tu jeszcze jest rzecz, która może być bardzo przydatna na tym okręcie, która jest przydatna. Ten okręt jest bardzo szybki, on bazowo całkiem niezłą prędkość rozwija. Natomiast w momencie, gdy użyjecie sobie, słuchajcie, tego boosta do silnika, który jest tutaj zaimplementowany, no to powiem wam szczerze, wygląda to naprawdę imponująco jak na krążownik i ta prędkość tego okrętu jest naprawdę wysoka, bo spokojnie można bez najmniejszych problemów osiągać ponad 40 węzłów. Bazowo okręt płynie 35, więc również jest, można powiedzieć, bardzo szybkim krążownikiem. No i to jest krążownik naprawdę taki, zobaczcie sobie, duży, bardzo solidny. No i teraz jeszcze będzie konfrontacja z Bismarckiem. Są załadowane pociski przeciwpancerne. Zobaczymy, czy te przeciwpancerne pociski będą zadawały obrażenia. Jak duże te obrażenia będą. Czy tu będzie gdzieś po pasie burtowym. Zobaczcie, za 8000 całkiem fajnie już mamy wsparcie. Mamy 4 fragi, więc jest szansa na Krakena. Obrażeń nam już się zrobiło ponad 195 tysięcy. No i teraz będziemy mogli spokojnie sobie tutaj tego Bismarcka dokończyć. On w zasadzie już tutaj nie ma szans, on nie przebije z 380 dziobu tego okrętu. Większość tych pocisków będzie dingała, może co najwyżej gdzieś tam po infrastrukturze nas tutaj, że się tak wyrażę, walnąć. No i to by było na tyle, bo tu leci ostatnia salwa, więc mamy Krakena. Gdyby to był Tirpitz, pewnie nie poszłoby tak łatwo, bo Tirpitz mógłby nas ukarać torpedami. Natomiast tak to wszystko wygląda. Mamy 6 pożarów, mamy duży kaliber, wsparcie i Krakena. Tak jak w poprzedniej bitwie z Musashi, którą widzieliście, powiedziałem, że to są najistotniejsze medale i tak chyba jest. No i jeszcze będziemy mogli, zobaczcie tutaj, spróbować postrzelać sobie na przykład do Montany. Będziemy mogli próbować zatopić Woostera, o ile go nikt nie zdejmie. No tu jeszcze jakieś torpedy idą. Chyba lekko się Talerus zagapił. Padł ten Minotaur chyba. Nie, stoi w dymku. Dobra, Minotaur stoi w dymku, więc tutaj będzie trzeba na ten okręt uważać. Montana pokazuje burtę na 5 km. Czy tu jest szansa na cytadelę? Wiem, że w Yamato z Moskwy spokojnie można cytadelę wstrzelić, natomiast widzę, że w Montanę póki co tutaj za bardzo nie chcę wchodzić i nie wiem, czy nie będzie rozsądnie przełączyć na haeki, bo te zadawane obrażenia są naprawdę znikome. Zobaczmy, czy uda się zatopić tą Montanę. No tutaj jeszcze w tej bitwie się może wszystko zdarzyć, ale wydaje mi się, że będzie to niestety bitwa przegrana, a szkoda, bo tu wynik jest taki, słuchajcie, że pewnie Talerus załapałby się na Mistrzostwo Świata. Jeżeli się okaże, że będzie przegrana, to niestety tego mistrzostwa nie będzie. W tej chwili najgroźniejszym przeciwnikiem dla nas jest Republika. Nie mamy już niestety regeneracji polipunktów wytrzymałości, co jest
No, przykre, szkoda, że jeszcze jednej naprawki nie ma, bo mielibyśmy tą żywotność przedłużoną i niestety tak to się dla nas kończy. 260 tysięcy obrażeń, naprawdę fantastyczna bitwa. Widzicie, to szybsze przeładowanie dział się naprawdę przydaje. Te działa się wtedy przeładowują bardzo szybko. Tam gdzieś czas przeładowania wynosi około, powiedzmy, 5 sekund. Ja, grając jakąś rankingówkę, się zapomniałem, poszedłem na wymianę z Henrykiem na Demoinie. Mówię, a go rozstrzelam, bo strzelam 2 razy częściej niż on. Okazało się, że zapomniałem o tym, że już w tym patchu wprowadzono to szybsze przeładowanie dział i się po prostu zdziwiłem. Zostawiłem go na ogrysku, natomiast no, on mnie zatopił. Ja miałem troszeczkę mniejszą pulę punktów wytrzymałości, być może udałoby mi się go zatopić, natomiast ten Henryk, nawet jeżeli ja bym przeżył, to miałbym tak małą pulę punktów wytrzymałości, że pewnie każda następna salwa z innego okrętu spowodowałaby, iż zostałbym zatopiony. Teraz niestety Ioła jest torpedowana przez Minotaura. Nie udało się tego Minotaura niestety zatopić. Został jeszcze Kurfurs. Losy tej bitwy w zasadzie, moi drodzy, są rozstrzygnięte. Teraz sobie patrzymy z takiej fajnej perspektywy. Talerus to pokazuje z bardzo, bardzo wysoka, moi drodzy. No i będziemy mogli się przekonać, jak tu będzie wyglądała końcówka tejże bitwy i przejść do portu na podsumowanie. Mam 2 screeny podsumowujące tąże bitwę. Kraken wsparcie duży kaliber, o tym już mówiłem. 5 cytadel, 253 trafienia, 7 fragów. To pokazuje naprawdę ogromny potencjał tego okrętu. Ta ilość trafień w ciągu bitwy. Tutaj już się zbliżyliśmy do takich niektórych szybkostrzelnych okrętów z tą ilością trafień. A przypomnę, że tu jest kaliber 240 mm i naprawdę, moi drodzy, nie ma żartów. 260 tysięcy obrażeń, 4400 expa, to jest bitwa, przypomnę, przegrana, 446 free expa, no i mamy 1935 expa bazowego. Jak sobie patrzę, słuchajcie, tutaj zobaczcie na te wyniki w obu teamach. No to można powiedzieć, że u Talerusa w World of Warships grał tylko on, natomiast u przeciwnika grał Minotaur i trochę pomogła mu tak naprawdę Republika. No były jeszcze zatopienia inne, jak widzicie, przez inne okręty, no ale tak podsumowując, to widać tutaj dwóch wyróżniających się mocno graczy na obu tych okrętach i potem długo, długo nic. To tyle w tym filmie. Zapraszam na kolejne. Zapraszam do subskrybowania kanału. Jeżeli się filmik podobał, łapka w górę. Jeśli się nie podobał, łapka w dół. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne produkcje. Mówię Wam do usłyszenia.